Może już starczy tego dobrego. Może pan przestać, przymusu nie ma. Do mnie pan mówi? Do pana. Tak? Tak. A panu się nieprzyjemnie klaszcze? My się bardzo przyjemnie klaszcze. A wie pan, że mnie też. Tylko łapa mi trochę już spuchła, proszę pana. Laskaniem mając obrzękłe prawice. Nie, proszę pana, puszkę ostrych wczoraj otwierałem. Wie pan, żona przepada. Boso, ale w ostrygach. Proszę? Taki żart, wie pan, dowcip, kalambur nawet. Panie, co panu? Prezes patrzy, proszę pana. Radzę entuzjazm zachować na zaś, proszę pana, bo mogę w końcówce pana przeklaskać. Jak pan długo myśli, to długo jeszcze może potrwać? Jak się coś podoba, to musi trwać. Ale dlaczego? Prosta sprawa, proszę pana, żeby każdy miał swoją cząstkę zadowolenia, wie pan. Sprawiedliwie dzielimy, po gospodarsku. No pan boli jak diabli, wie pan. Panie, taki skewola, to sam sobie rękę wsadził do ognia, żeby wrogom pokazać. Proszę pana, przecież tu nie ma żadnych wrogów. Sami przyjaciele prezesa. Przyjaciołom też czasem warto pokazać. Dobra, niech pan mówi, co pan chce, ja pasuję. Tak, jak pan uważa, wie pan. Prezes nie znosi takich demonstracji. Proszę pana, ja demonstruję. Przecież zawsze ktoś pierwszy przestaje klaskać, prawda? No się uparł koniecznie, żeby być tym pierwszym. Ja już naprawdę nie mogę, no. Popatrz pan na salę. Biją brawo, aż żyrandol się kołysze. Skąd oni biorą tyle sił, proszę pana? Trenują, skubani. Teatrak? Co pan, głupi panie. Ostatni klakier z polskiego przeszedł do rozmaitości, bo nie chcieli mu dać dodatku za pracę szczególnie niebezpieczną dla zdrowia. Też pan mogli mu przynajmniej rękawice ochronne dać. Właśnie. A co pan tak? Śmielej, kochany, nie tak półgębkiem, tylko... Ręka, proszę pana, ręka. A paluszek i główka, to... Widzisz pan tego tam? Trzeci od lewej. Widzisz pan? Protezę posiada, proszę pana. Ręka sztuczna, a odruch naturalny. A co panu mówić, proszę pana? Nerwie jak diabli, pan nie ma. Nie, radzę przymknąć oczy i myśleć o czymś przyjemnym. O czymś przyjemnym? Tak. Może mi pan jakiś temat podrzucić? Ja panu podrzucę temat, a pan mi podrzuci świnie, tak? Choć Władek, to jest prowokacja wreszcie.